W piosence występują różne instrumenty i one tak się nawzajem tak dialogują. No dzisiaj nie bardzo mam możliwość. Będę Państwu tylko mówił, w którym momencie jaki instrument się pojawi. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak to ręce słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez. Podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, już serce wyszło. Wstań, śpi, może lepiej patrz. Twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz o mnie. Zanim doliczysz do trzech, dla urozmaicenia jeszcze. Fortepian jest instrumentem perkusyjnym. Czy można zachęcić dzieci do pianina. To jest instrument perkusyjny, w orkiestrze oryginalnie instrument perkusyjny. Oczywiście to nie znaczy, że trzeba go popsuć, ale można różne. W pianinie można też trzymać różne rzeczy. Był taki filmik animowany, to mi córka powiedziała, to widziałem bardzo, tu mam zanotowane, o Pawnucku. To w YouTubie podobno karierę zrobiło olbrzymią. I Pawnucek trzymał w pianinie co? Siekierę. Nie polecam, ale różne są te. Właściwie ta sytuacja jest bardzo komfortowa dla wykonawcy, ponieważ już na wstępie dostałem standing ovation. Ale cały czas mam skrupuły, że Państwo tak stoją i jak już zacznie się robić naprawdę nieprzyjemnie dla Państwa, to proszę już po prostu zacząć wychodzić, jak wtedy będę kończył.